Mogę? Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie do odnowy komórki macierzystej. Ta osoba była oczyszczona. Bez oczyszczenia skan nie przepuści nikogo. Nawet jak ktoś wolność odzyskał, programy są wyłączone, ale złom zostaje w ciele astralnym i też musi być cofnięte, pościągane. Dopiero ta istota może przejść do obnowy komórki macierzystej. Już tam lewitują, za chwilę przekażę. Odnowa komórki macierzystej. Dzisiaj jest Ida Mariela, hasło Czapla. Wiesz? Gotowi z tym, ale przekazuję wizerunek. Ida. Idea. Idea. Zwajcie Mirela. M-I-R-E-L-A. Już przechodzą do pomarańczowej bazy. Powinna być w wodzie turkisowej już wypłukiwane informacje. Zobaczymy. Są w środku. Jest. Już jest w wypłukiwaniu. Woda jest w ruchu i już się dzieje. Zielona farba jako pierwsza tam wypływa. To jest komórki zmienione genetycznie, są jako pierwsze wypłukiwane. Brązowa farba dołącza. Układ pokarmowy wypłukiwany jest z informacji. Czerwona farba dołącza. Układ krwionośny jest wypłukiwany. Wszystko idzie w tym samym tempie. I już się rozjaśnia ta postać. Im więcej są informacje wypłukiwane z organów, tym bardziej ta istota robi się jaśniejsza. Zmniejszy się kolory, już tam wszystkie wymieszane są na zewnątrz, bo tak to się rozświetla poprzez tą technologię, jakie organy są wypłukiwane pierwsze i takie kolory się rozświetlają. I już są wymieszane na zewnątrz, także już nie widać, jakie organy następne są. Już się rozjaśnia ta postać coraz więcej, coraz intensywnie. Im dalej wypłukiwane są informacje, im więcej, tym bardziej się ta istota rozjaśnia. I pozytywna energia wypełnia całą bazę. To jest oznaka, że teraz dochodzi do przyspieszenia wypłukiwania informacji. Najciężej obciążone organy zawsze jako pierwsze są wypłukiwane te komórki z informacji, a potem coraz mniej obciążone. Aż nawet te, które nie są zmienione informacje w organach. Już taka kremowa się robi ta istota w tej wodzie. I czekamy. Cały czas jest w ruchu woda, cały czas wypłukiwane są komórki z informacji. I teraz taka ostro biała się robi ta postać. To już jest końcówka. Muszę odczekać ten proces. I cały czas ta postać jest w tej przezroczystej turkisowej wodzie, a to wszystko te informacje są wyrzucane na zewnątrz, właśnie w kolorach ukazywane. Już portal do tej szklanej półkuli do góry już się otwiera dla całej grupy. Za chwilę będą lewitować i będą tam przy kryształowym stole oczekiwać tej istoty, jak teleportuje z tej wody tam na stół kryształowy, gdzie najważniejszy proces się odbędzie, właśnie od nowa. Informacje pierwotne będą dostarczone, takie jak na początku ta istota dostała przy zaistnieniu. A przez ten cały okres istnień, przez wieki się wszystko pozmieniało. I już zaczyna się robić przezroczysta ta postać w wodzie. To już tam, gdzie jest przezroczyste, to już jest wypłukane, wszystko, już nic nie ma. No i cała grupa teraz, Rafael, Wezu, Simone, Michael, Eurys lewitują
do góry, tam do tej szklanej półkuli, gdzie jest stół kryształowy, gdzie ta następna technologia jest i oczekują na teleportację tej postaci z wody, tam na stół kryształowy i za moment już się stało. Akurat teleportowała, tam na stół kryształowy już leży, woda jest spuszczana. Portal się zamyka w podłodze i już skan zjeżdża i zaczyna warstwa po warstwie ściągać i aż zostanie odkryta komórka macierzysta, rozświetli się jak zawsze na czerwono z niebieskim punktem, a ten niebieski punkt to jest to archiwum informacyjne ciała fizycznego i ciała duchowego. Te same informacje są w dwóch ciałach. Zawsze jak dusza gdzieś tam wraca się w inne, to też te same informacje ma w tym ciele fizycznym, który obejmuje jako kombinezon. Cały czas są ściągane warstwy. Skan zrobił stop, zatrzymał się z warstwami, podjechał do góry. Na komórka macierzysta jest na trzustce. I już robot już zjeżdża, ten już stoi i ten ramię z igłą już zjeżdża do, ta igła do tego błękitnego punktu, właśnie tam się odbywa cała odnowa informacji. I już się zaczęło, informacja, którą posiada ta istota, jest spiralna. Pink und blau. Ma kolor pink und niebieski. Pink taki ostro żółty z niebieskim. I już się to odbywa, stare informacje są likwidowane i wypełniane to archiwum jest właśnie pierwotnymi informacjami. Także od tego momentu zacznie się wszystko zmieniać w ciele fizycznym, bo ta kopia tej postaci połączy się i zaczyna się odbywać właśnie wymiana w ciele fizycznym wszelkich informacji we wszystkich organach. Także mogą być dolegliwości, to są symptomy tych miejsc, gdzie były zniszczone, zniekształcone genetycznie, tak? To będzie odczuwalne. Nie musi być, może być. Najczęściej zaczyna się z rozwolnieniem, nie aż trwa do 3 dni. To jest potężne oczyszczanie układu pokarmowego. Cały czas jest ta wymiana informacji, odnowa informacji. Wszystko tak się układa. I igła już się poruszyła do góry i to ramię już podchodzi do góry. Odnowa komórki macierzystej została zakończona. Cieszymy się bardzo. Już Rafael odstawił robota do kąta. Skan zjeżdża i zaczyna z powrotem ostatnia warstwa jako pierwsza. Kompletuje ciało i skan chodzi w tom i z powrotem innej szybkości, bo w tym pierwszym to jest właśnie z ostrożnością, żeby odkryć tą komórkę macierzystą, a teraz już składa ciało i szybkość jest inna. Tutaj żadna warstwa nie zaginie. To jest potężna technologia. Już nos jest oddawany, składany. I skan zrobił stop, pusty, podjeżdża do góry, automatycznie dostała nową aurę i nową ochronę planetarną. Zeskoczyła sobie ze stołu i robi piruety, szczęśliwa, zadowolona. Składa podziękowania. Portal ze ślizgawką w podłodze już się otworzył. Żegna się, spokojna, szczęśliwa,
zniknęła i ślizgawką w dół połączyła się z ciałem fizycznym. Od tego momentu zaczyna się bardzo wielki proces odnowy w ciele fizycznym. Kochani, zostańcie zdrowi na ten moment. Namaste.